Siemaneczko, witam po długiej przerwie. Wrzucam taki fajny filmik, bo jest jakiś czas już respienie aut z trybu reżyserskiego. Bardzo łatwe, bez żadnego tam MTU. Jedyne co potrzebujemy, no jedyne, no nie każdy to ma, ale tak, modowany zapis gry, można go zrobić tam sobie na PS4, używając Save Wizarda auta, robiąc w Save Editorze. I taki zapis PS4 można wysłać na nowe generacje PS5 lub Xbox Series, ale wtedy z Xboxa trzeba mieć połączone konto w Social Club PS4 i Xbox Series. Taki zmodowany save można sobie wysłać. Kto tam robił na PS4 auta w tym save editorze Wizardzie, wie o co chodzi. Ale ja tu zrobiłem, wysłałem na Xboxa i będę respił na Xboxie. Potrzebny też wam będzie znajomy w tytanicznej robocie, ale już w odpalonym miejscu. I teraz tak, potrzebny wam autosave włączony, musicie sobie zrobić autosave'a, już wyślecie ten zapis. Tylko żeby wasza postać nie respiła się w żadnym pomieszczeniu, bo wtedy nie wczyta was do trybu reżyserskiego. I taki gotowy autosave, jak tutaj ja mam, po prostu wczytuję. Tu ludzie spamią jak oszaleli, krzyżyk do góry i A, czy tam X, zależy jaka platforma. Ja tu nie spamię, robię to dopiero na czarnym ekranie. Pokażę, który. Odpalam sobie tego autosave'a, nic tu nie klikam. Tego klikania to później nie można nie zdążyć. Po prostu za chwilę ściemni mi się ekran i na tym ciemnym ekranie klikam krzyżyk do góry i spamuję dopiero A. Teraz był krzyżyk do góry i spamuję A, żeby odpalić ten tryb reżyserski. Załaduje mnie do tej przyczepy bez żadnej postaci i tak ma być. Wybieramy teraz postać online naszą. Znajomy na tej tytanicznej, najlepiej jak się uda na to skrzyżowanie. Tutaj pokażę na mapie, gdzie ono dokładnie nie jest. Gdzie kiedyś odbywało się te zajebiste kopiowanie autów znajomych. I tutaj właśnie będziemy respić auta, dlatego mówię, niech znajomy sobie tam już jedzie. A my wchodzimy w garaż. Tą interakcję trybu reżyserskiego, wchodzimy w garaż, wybieramy auto, które chcemy zrespić i na otwartej tej interakcji dajemy start, znajomi, wybieramy znajomego, dajemy dołącz do gry i nie respcie, nie klikajcie A ani X, żeby respić auto, tylko dopiero po potwierdzeniu komunikatu, że chcecie dołączyć. Czyli potwierdzam ten komunikat, pojawi się postać respie auto, już więcej nic nie klikam. Mnie będzie ładowało chmury, a znajomy będzie widział, że zrespiłem jemu się na misji razem z samochodem. Znajomy teraz tylko wsiada i w sumie auto jest już prawie jego, bo będzie się za nim włóczyło po wszystkich sesjach. No, żeby je zapisać, musicie zrobić kopiowanie aut od znajomych, jednak to auto będzie mógł zapisać tylko znajomy. Wy tego auta nie będziecie widzieć. Żeby respić kolejne auta, po prostu zamykacie grę, odpalacie od nowa, robicie te same kroki, a znajomy zostaje cały czas w tej jednej misji tytanicznej. Zrespicie wszystkie auta, możecie kopiować. No glitch jest szybki, łatwy, powinien wychodzić każdemu. Zmodowany zapis chyba każdy ma, kto używa tam tych innych trybów. Pozdrawiam, elo.